Oczywiście Marek wybrał piosenkę bardzo nastrojową. Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień, deszcz zmył butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko dosi liście tu wiatr. To radosny był dzień, gdy zapewniałaś mnie, że nic nie rozdzieli nas już, że co dzień list będziesz słać do mnie. Szybko przyjdzie wiosna i żal, lato i wakacje i park, w którym znajdę cienie wśród drzew. To radosny był dzień, gdy zapewniałaś mnie, że nic nie rozdzieli nas już, że co dzień list będziesz słać do mnie. To radosny był dzień, gdy zapewniałaś mnie, że nic nie rozdzieli nas już, że co dzień list będziesz słać do mnie. Tutaj przyszedłem i stoję w samym środku, żeby po pierwsze wysłuchać opinii trenerów, a po drugie dowiedzieć się, kto z was zawalczy o tytuł The Voice of Poland 5. edycji. Co ja mam z nimi zrobić, no? Marek, myśl. Reszta niech radzi. Panowie, Tomson i Baron. Wiem, że umiecie śpiewać. Śpiewacie ładnie, śpiewacie poprawnie, czysto, tylko że to było linearne. Ty zaczęłaś... Dobra, spoko, zaraz powłóczycie. Ty zaczęłaś w drugiej stronie, troszkę ekspresji więcej. Swoje, ale to takie było, bla, bla, bla. Może jestem za młody na takie piosenki, ale no do mnie to nie trafia. Dziękuję bardzo, dobranoc. Ja robię dobrą minę do złej gry. Nie no, to jest duet, gdzie wasz głos, wasza czystość tonu jakby była wyraźna, tak? Tylko moim zdaniem, Daniel, troszkę się zagrałeś aktorsko, a Monika wyszła z tego po prostu ogromną ręką. Dźwiękiem, po prostu. Dźwiękiem Monika wygrała. No dobrze, Pistynko. Danielku, ty jeszcze jesteś mniej doświadczony w myśleniu o tym, czym jest śpiewanie. Natomiast Monika pod tym względem jest o wiele dojrzalsza i to słychać. I masz świadomość dźwięku, który w sobie nosisz i to, jak go używasz. Ale mogłoby być więcej emocji w tym duecie. Czarno-biała kratka. To były po prostu nierówne siły. Ponieważ Daniel ma zupełnie inną świadomość dźwięku niż Monika i Monika go po prostu zjadła. Przepraszam cię, Marku, za szczerość, ale... O, dobrze, tylko jeszcze kogo byś wybrała, gdybyś szła razem z nim? Myślę, że szansę ma wyłącznie Monika. Rozumiem. Dziękuję za opinię.